Od wielu lat przyjeżdżam do państwa, także mogę się czuć kęcznieninem. Dzisiaj chcę państwu powiedzieć, jakim był autorytetem patron miasta, Wojciech Kęczyński. Co to znaczy autorytet? Nieraz zapominamy, co znaczy to słowo. Autorytet, proszę państwa, to jest człowiek albo instytucja mający ogólne uznanie, powagę, znaczenie, wpływy. To uznanie przychodzi ciężką pracą. Nie przez wydanie jednej książki, czy pełnienie jakiejś funkcji jednej, ale dorobkiem całego życia. Wasz patron miał taki autorytet poprzez swoją pracę i do tego autorytetu dochodził samodzielnie. Bo był bibliotekarzem, był wydawcą, był historykiem, był nauczycielem, był działaczem. Uznanym nie tylko we Lwowie, ale w Krakowie, ale w Gdańsku, w Poznaniu, Toruniu, także w Królewcu. Był członkiem wielu towarzystw naukowych Petersburga, Moskwy, Pragi, Berlina, Paryża. A więc był człowiekiem uznawanym nie tylko przez świat nauki. Nic dziwnego, że po śmierci w wielu czasopismach ukazały się nekrologi, a raczej omówienie sylwetki Kęczyńskiego. Pisano o nim jako najszlachetniejszym, najcelniejszym znawcy polskiego średniowiecza. Człowieku otoczonym czcią i sympatią powszechną, znakomitym uczonym, gorącym Polakiem, dobrym i uczynnym człowiekiem, nieocenionym przewodnikiem młodego, zdolnego zastępu uczonych. To nie są moje słowa. To są słowa wybitnych luminarzy ówczesnej nauki. A więc był autorytetem. Warto zastanowić się, jaką drogą do tego autorytetu dochodził. Przecież w życiowych awansach nie pomagała mu rodzina. Do czasu studiów wydawał się, że nie ma rodziny. Miał matkę i siostrę, że jest sam na tym świecie. Nie wspierał go żaden polityczny obóz. Przecież Kęczyńscy to rodowód szlachty kaszubskiej, biednej, nawet nie wioskowej, rozdrobnionej. W dokumentach z XVIII stulecia Kęczyńscy przy manifestach podpisywali się trzymaną ręką, czyli byli niepiśmienni. Nie brali udziału w życiu sejmikowym czy politycznym, które było niezwykle kosztowne. Jeżeli ktoś ze szlachty kaszubskiej dochodził do jakiegoś awansu, to musiał służyć innym wielkim magnatom, Radziwiłłom, Wejherom, Sobieskim. Mogli dojść do znaczenia poprzez wojsko, karierę wojskową. Stąd Kaszubi byli na polach pod Smoleńskiem, pod Moskwą, pod Chocimiem, pod Wiedniem. Szlachetne rany odniesione w wielu bitwach dodawały powagi, znaczenie wśród braci szlacheckich. Przelewał krew za ojczyznę, a to już jest postać znakomita. Właśnie. Jak to się stało,
że Wojciech doszedł do tego znaczenia. Przecież jego dziad, też Wojciech, w 1796 roku kupił majątek Łączyno za 12 tysięcy talarów. Suma znaczna. Skąd wziął to pieniądze? Przez małżeństwa. Pierwszą żoną Katarzyna Hefnerówna, ale druga była sędzianka ziemska tucholska Magdalena Lewat-Jezierska. Sędzia ziemski to już poważny urzędnik i zamożny szlachcic. Skoro wydawał córkę za takiego Wojciecha Kęczyńskiego, proszę Państwa, to wniosła sporo posagu. I ten posag zamienił w posiadłość ziemską. Do końca życia chodził w szlacheckiej sukmanie i w kontuszu podkreślającym swoją szlacheckość i polskie pochodzenie. Z dwóch małżeństw miał dzieci kilkunaście. Córki Kęcińskiego powychodziły za mąż i opuściły Kaszuby. Synowie wybrali służbę wojskową w armii pruskiej, armii austriackiej i armii polskiej. Syna Józefa, ojca naszego bohatera, wysłał do szkoły ewangelickiej do Wejherowa. Rozumiał, że wykształcenie, szkoła uczyni go przynajmniej urzędnikiem. Zapewni dostatnie życie. Ale gdy umarł ojciec, a później matka, Józef opuścił szkołę i zaciągnął się do wojska pruskiego. I tu, proszę Państwa, zmienił nazwisko. W służbie pruskiej nazwisko Kęczyńskie nie bardzo pasowało. Von Winkler. Skąd nazwa? Wojciech Kęczyński przez całe życie szukał w dokumentach. Dlaczego się pojawiło von Winkler? Pomagał mu w tym znakomity polski heraldyk Boniecki. Po wielu latach żmudnych studiów, poszukiwań, odnalazł von Winklerów, którzy w XVII wieku dzierżawili część wsi Kętrzyno. Kętrzyno to jest gniazdo kętrzyńskich. Ale w XVII wieku von Winklerów pod koniec już nie było. Tego rodu nie było, ale zostało nazwisko w dokumentach. Więc łatwo było cofnąć do gniazda rodowego i wziąć nazwisko von Winkler. Proszę bardzo, służył w wojsku w czarnym pułku, czarnych huzarów w czwartym pułku, a więc to była formacja znakomita. Był podoficerem stacjonujący na Powiślu i Górnych Prusach. Gdzieś służ i ława pod Iławą i w majątku Nowa Wieś poznał dziewczynę dzierżawcy Eleonorę von Rabe, ale poznał przez Golców, z którym był przyjaźni. Von Golcowie mieli znaczenie w Prusach, ale i w Polsce. Jeden z nich był szambelanem króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jeszcze u tych Golców gdzieś była sympatia ku Polsce. A więc, kiedy jego służba wojskowa dobiegała końca, oświadczył się i Eleonora von Rabe przyjęła oświadczyny. Dlaczego? Żeby zostać żoną podoficera, który miał zostać żandarmem, skierowanym gdzieś na wschodnie, Prusy wschodnie, do miasteczka Leca. Wybrała go. I pojechała. Powstaje pytanie, dlaczego Józef von Winkler otrzymał posadę żandarma w Lecu? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że mieszkańcy powiatu, on był konnym żandarmem, zobowiązany objeżdżać wszystkie wioski, mówili językiem polskim.
A Józef von Winkler znał język polski, więc mógł się porozumieć z tymi ludźmi. W Giżycku na końcu ulicy Margrabowej w pobliżu cmentarza otrzymał skromne mieszkanie, dwa pokoje i kuchnia. Stajnia, komórka, ogródek i to wszystko. W 1838 roku rodził się syn, któremu na imię dano Adalbert. Wychowywała go matka, Eleonora, sumienna, pracowita żona. Ojciec był w rozjazdach. Ale wychowała go w języku niemieckim. To był język Wojciecha Kęczyńskiego. Jednakże w tym Giżycku stykał się z innym światem. Świat giżyckiego patrycjatu był niemiecki, świat urzędniczy niemiecki, świat żandarma niemiecki. Ale na ulicach miasta, na przedmieściach, w wioskach nad Niegocinem słyszał język polski. A więc żył na styku dwóch światów, polskiego i niemieckiego. Zresztą ojciec, który rozmawiał ze swoim sługą w języku polskim, gdyż tamten przeszedł powstanie kościuszkowskie, był u boku tego żandarma, by mu służyć, obiecał, że kiedyś nauczy tej mowy. Kęczyński młody jeszcze nie wiedział po co, na co. Ale nie nauczył, proszę Państwa. Miał lat 8, gdy świat się zachwiał. Umarł ojciec. Siostra Wilhelmina miała 6. Obowiązek utrzymania dzieci spadł na matkę. Ta musiała się wyuczyć zawodu. Za radą sąsiada, lekarza miejskiego Cytnowa, miała zostać akuszerką, ale akuszerstwo miała nauczyć się w Gumbinie, rok czasu. Co zrobić z dziećmi? Dała pod opiekę przyjaciela ojca, też żandarma Gierkego. To nie była dobra opieka dla Wojciecha. A kiedy matka wróciła, też było w życiu trudno. I wówczas zdecydowała wysłać Adalberta do Poczdamu, do sierocińca, by ukończył szkołę po zmarłych żandarmach i przynajmniej w życiu był żandarmem albo jakimś urzędnikiem. Teraz sobie wyobraźcie, jaki odważny to był chłopak. Miał lat 11, kiedy zleca dyliżansem wyruszył w daleką drogę. Z Giżycka przez Rastenburg, jeszcze nie zdawał sprawy, że tutaj wróci do tego miasta, Bartoszyce, Braniewo, Fromborg, przeprawa przez Wisłę w Tczewie, przez Bory Tucholskie do Wolborza, stamtąd przesiedł się na kolej, dojechał do Szczecina. W Szczecinie kolejna przesiadka, by dojechać do Berlina, z Berlina do Poczdamu. 11 lat. Pasażerów zdumiewał wiedzą, jak dużo wiedział o wszystkich przejeżdżających miejscowościach. 11-letni chłopak. No w szkole w Poczdamie, proszę Państwa, nie imponował ten dryl pruski. Ta musztra, szermierka, gimnastyka. Zresztą do końca życia pozostało mu to. On wychodził zawsze wyprostowany. Tak jak przyzwoity pruski żołnierz czy kapral. Taki był Kęczyński. On marzył ukończenie gimnazjum. Chciał zostać weterynarzem, a najlepiej ukończyć studia uniwersyteckie. Gdy już otrzymał pierwsze wynagrodzenie jako podoficer, młody chłopak przerywa naukę.
To nie jest jego świat. Świat berliński i poczdamski i szczeciński był inny od świata Leckiego. Tam zobaczył inną cywilizację, innych ludzi, bogaty świat. Świat mazurski był świat biednych ludzi. Ale wraca do tego świata, do matki, do Leca i prosi, że pozwoliło mu ukończyć progimnazjum miejskie. Ale nim wrócił, mając 14 lat, musiał podjąć decyzję świadomą. Zapytano go, czy chcesz być ewangelikiem, czy katolikiem. W prawie pruskie było tak. Syn przejmował wyznanie po ojcu, a ojciec Józef von Winkler był katolikiem. Syn Adalbert wybrał wyznanie ewangelickie. Innego nie widział. Jego koledzy byli ewangelikami, wykładowcy też, więc taką decyzję podjął, proszę Państwa. I wrócił do Leca, do matki. Eleonora, mimo trudności, zgodziła się, by uczył się. To już był uczeń na progimnazjum przerośnięty. Zatem musiał nadrabiać zaległości. Jeden rok nauki Kęczyńskiego to 2 lata nauki progimnazjum. Uczył się w domu, przy lampie nocnej. Po latach wspominał: siedziałem nad książką do 1 i 2 w nocy i to przy świetle nocnej lampki. Cud boski, żem przetrwał, ale oczy zmarnowałem. Będzie potem się leczył u znakomitych okulistów królewieckich, bowiem królewiecka okulistyka stała na bardzo wysokim poziomie. Ale swoją pracowitością, zaangażowaniem zdobył w Lecu uznanie kolegów i nauczycieli, zwłaszcza rektora szkoły, doktora Jana Ebla. Jemu też wiele zawdzięczał. I kiedy skończył progimnazjum, uprosił matkę, by wysłała go do gimnazjum. Miał do wyboru albo EUK, gimnazjum świetne z językiem także polskim wykładowym, albo Kęczyn. Wybiera Kęczyn. Dlaczego? Bo stąd, ukończywszy cały kurs gimnazjum, mógł podjąć studia uniwersyteckie. Aby wyrwać się z mazurskiej biedy, musiał ukończyć gimnazjum i studia. Pójść w inny świat. Przyjechał do Kęczyna. Żeby zostać uczniem gimnazjum, proszę Państwa, trzeba było zdać egzamin państwowy. Państwowy. Zdał tak dobrze, że przyjęty został do sekundy, czyli wyższej klasy gimnazjalnej. Chciał ukończyć cały kurs gimnazjalny. Miał kłopoty i z greką, i z hebrajskim, i z matematyką. Tych dwóch języków nauczył się. Ale z matematyki to, proszę Państwa, tak kulawo mu szło. 1859 roku zdał maturę ze wszystkich przedmiotów. Nie zdawało się z języka polskiego matematyki, z wybranego tak jak dzisiaj. Ze wszystkich przedmiotów. I mógł pójść na studia. Pozostaje pytanie, za co się utrzymywał. Dla zdolnych uczniów w Kęczyńskim gimnazjum fundowano stypendium. Więc musiał się uczyć dobrze, by otrzymywać stypendium. Matka opłacała stancję. Zresztą Kęczyński zawsze był zaradny w zgromadzeniu funduszy. Gdy wyjechał na studia do Królewca,
Wiecie Państwo, ile pieniędzy miał w kieszeniu od matki? 16 talarów. 10 wyda na immatrykulację, zapisanie się do studia, resztę na opłacenie stacji i zakup lampy, by mógł się uczyć. Nie ma pieniędzy. Jak przeżyć? I nagle na stacji ktoś dostarczył kosz jedzenia. Ktoś dał mu 5 talarów. Od kogo? Od hrabiny von Lendorf. Potem z wdzięczności był w sztynorcie i chciał napisać monografię tego rodu Lendorfów. Ale proszę Państwa, potem przyszło mu z pomocą towarzystwo litewskie. 20 talarów. Dostawał stypendium. Potem profesorowi, o których uczył się na seminarium, każdy profesor mógł przyznać najzdolniejszym studentom stypendia w wysokości 20 talarów. Nie uniwersytet, ale profesor oceniał, czy ma otrzymać stypendium, czy nie. No i potem napisał do Potsdamu, do sierocińca. Jest synem zmarłego żandarma, pomóżcie, i przysłali mu 50 talarów. Na trzecim semestrze zaczął udzielać korepetycje. Zatrudnił go kupiec żydowski Bernhard Levison. Zamieszkał na stacji przy ulicy Długiej, na Starym Mieście, jeden z piękniejszych królewieckich ulic. Od Levisona miał 20 talarów miesięcznie, darmowe mieszkanie i wyżywienie. Obiad w studenckiej stołówce miał też darmowy. Miał sporo pieniędzy. Na co wydawał? Jak młody człowiek. Lepsza stacja, życie towarzyskie, resursy, potańcówki, wakacje w Kranz. Nie stronił od spotkań towarzyskich, zajęć sportowych, wieczorków tanecznych czy znajomości dziewcząt. Jak patrzycie na jego portret, jest taki wyniosły i suchy, tak? Nieprzystępny człowiek. Nie, był normalnym studentem. Ale w Kętrzynie, proszę Państwa, dochowała się jego przemiana duchowa. Odkrył polskie pochodzenie z listu siostry Wilhelminy, która na strychu domu znalazła w papierach, iż mają polskie nazwisko. Skoro tak, to zaczął się zastanawiać. Ten świat dalej był na wyciągnięcie ręki inny. Zasadą było, że uczniowie gimnazjum kętrzyńskiego wolne wakacje, chwile, dni spędzali u znajomych poza Kętrzynem. On jeździł do Orłowa pod Giżyckiem, gdzie pastorem był August Kill. Młody, przystojny chłopak, pastor, miał dwie córki i myślał, że jedna wyjdzie za mąż za niego, gimnazjalistę. I doskonale zdało sprawę, że oto ten chłopak skłania się ku polskości. W Kętrzynie kupił gramatykę Będkiego, polską, i zaczął uczyć się tego bardzo trudnego języka, bo język polski jest trudnym językiem. Ale i w Kętrzynie dostrzegł świat niemiecki, świat polski. Wystarczy przejście po Starym Mieście Kętrzyna, by zobaczyć jeszcze napisy na sklepach w języku z nazwiskami polskimi. Na przedmieściach słyszał mowę polską, w dni targowe i w karczmach po jednym sznapsie wszyscy gadali po mazursku. Nawet w czasach hitlerowskich
kiedy Mazurzy w dziale mundury brunatne i zajmowali wysoką pozycję w partii hitlerowskiej. Gardłowali z Adolfem Hitlerem, pilnowali, by nikt nie był przeciwnikiem Adolfa. Mówili po niemiecku, wspierali Niemczyznę. To w karczmach, po jednej i drugiej wódce, przestawali mówić po niemiecku. Tylko gadali po naszemu, czyli po mazursku. I ta polskość była na wyciągnięcie ręki w gimnazjum. Nauczyciele Polacy. August Brylowski z Gdańska przyjechał do Kętrzyna z Chojnic. Uczył języka francuskiego, języków klasycznych. Ludwik Kinast, urodzony w Fordonie, też znał polski. Interesował się folklorem mazurskim. Chyba on zaraził Kęczyńskiego w zbieractwie pieści. Był Kłupsz, proszę państwa, też nieprzystępny. Nauczyciel, okazało się, znał język polski, miał polską bibliotekę i pożyczał polskie książki Kęczyńskiemu. Na studiach w Królewcu, kiedy zmienił metrykę i napisał, że nazywał się Adalbert Winkel von Kętrzyński, nikt nie zwrócił mu uwagę na zmianę duchową. Zaakceptowali, wpisali. Profesorowie ciągle dawali mu stypendium. Ale teraz, czując się Polakiem, odwiedzał polskie środowiska. Okazało się, że nie jest sam. Są studenci z jego Kaszub. Są jego krewni, którzy studiowali w Królewcu. I zaczął ich odwiedzać, szukać tej Polski. A wówczas w Królewcu popierali aspiracje polskie do bytu niepodległościowego. Popatrzcie, Włosi wybijali się na niepodległość, niepodległość otrzymała Grecja, bili się Węgrzy o niepodległość. No jak nie pomóc Polakom, by zostać, mieć swoje państwo? No właśnie, zaangażował się ten konspiracyjny ruch. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe, nie mógł być obojętny. Jak dowieść, że jest Polakiem? Jak dowieść dzisiaj, że jest Polakiem? Przez więzienie. Wszyscy uznają, Polak musi mieć rany, cierpienie, więzienie, to w ten czas jest patriotą. Więc zaangażował się, co to było najprościej. Najpierw pojechał do Wilna, aby zdać sprawozdanie władzom powstańczym, jaki jest stan powstania na Litwie. Jechał w czasie, kiedy szalał terror. Gubernatorem był Murawiew, straszny człowiek. Dzisiaj bohater rosyjski. Państwo wiecie, że Rosjanie w Królewcu wystawili mu pomnik dzisiaj. Pomnik dla nich jest bohaterem, a dla nas katrożnikiem, wieszacielem. Wrócił i zaangażował się w transport broni, nie będę mówił. Aresztowany w transporcie, ale tym się nie chwalił. Osądzony w Berlinie na rok twierdzy w Kłodzku. Przeżył, poznał polskich przyjaciół. Tak, nie był sam. Przetłumaczył na język niemiecki pieśń Wincentego Pola o ziemi naszej, zaczynające od słów, że ty znasz swój bracie młody, twoje rody, tych górali Litwinów i ród świętą i Rusinów. No właśnie. To nie przeszkodziło, by potem po odbyciu kary wrócić do Kętrzyna, obronić pracę doktorską, przyjechać do Leca i pozostać bez pracy. Miał wilczy bilet, zakaz zatrudnienia w gimnazjum,
na terenie Prus. Kto mu przyszedł z pomocą? Pomorscy, kaszubscy przyjaciele. Kiedy był w więzieniu, pisali: cierpliwie znoś losy więzienia, przyszłości się nie obawiaj. Prusacy ciebie nie opuszczą. Prusacy, czyli mieszkańcy Prus. I wydał pierwszą pracę doktorską w 1866 roku przy pomocy wielkopalenina Walentego Stefańskiego. Wydrukował drukarz Klewiecki-Dalkowski. W grudniu 1866 roku przyjechał do Giżycka, odwiedził rodzinę i pojechał na Pomorze. Został wędrownym nauczycielem i bibliotekarzem. Ciągle uczył się pruskości. On miał ten język polski taki twardy, chropowaty. Ale przyjaciele kazali mu uczyć dzieci polskie, był sumienny. Uczył dzieci Teofila Kozłowskiego, z którym zaprzyjaźnił się w więzieniu. Zatrudnił go jako kustosza Jan Działyński w Kurniku. Gromadził zbiory, jeździł po świecie, ściągał rękopisy i zbierał dokumenty do wydania akt podkanclerzego koronnego Piotra Tomickiego XVI stulecia, akta Tomicjana. Był w Królewcu, był we Fromborku, był w Braniewie, był w Malborku, był w Elblągu. Wszędzie szukał tych dokumentów. I nagle rozstanie z Działyńskim. Co mu zarzucał? Za dużo dokumentów zebrałeś z archiwów niemieckich. A przecież w XVI wiek u księcia Albrechta było mnóstwo listów Tomickiego. To było lenno Rzeczpospolitej. Książę Albrecht był poddanym króla polskiego, utrzymał korespondencję z światem polskim. No ale Działyńskiemu to się nie podobało. Kęczyński potem pojechał do Działowskiego, który dał mu godziwą pensję, porządkowo bibliotekę, archiwę, uczył dzieci. Miał dostatni byt, ale jak długo mógł zostać wędrownym nauczycielem, proszę Państwa? Wincentynę Klińską, przyszłą żonę, poznał w Kościerzynie. To córka burmistrza Klińskiego. No dobrze, zaręczyny, ale nie małżeństwo. Dlaczego nie było ślubu? Mawiał, że na barkach mężczyzny spoczywa utrzymanie żony i rodziny, dopóki nie będzie miał stałej posady. Nie ożeni się. No widzisz, jaka Wincentyna była cierpliwa, żeby czekać tak długo na Józefa, na Wojciecha, ale czekała. Gdzie tą przystań życiową znalazł? We Lwowie. We Lwowie już wcześniej przebywał na kwarendach archiwalnych. Poznał dyrektora Ossolineum Augusta Bielowskiego, który wydawał monumenta Polonia Historica i dokumentu opactwa klasztoru Tynieckiego. Kęczyński jako znawca łaciny, greki, hebrajskiego, niemieckiego. Świetnie czytał średniowieczne dokumenty. Po tym był wybitny znawcą. Był takim, który powinien pracować w Ossolineum. A jeszcze wcześniej starał się o posadę profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie przyznali mu. Dlaczego? Bo za nim ciągnęło się więzienie w Kłodzku. Władze austriackie nie chcieli mieć profesora więzionego za polskość. Ale kiedy drugi raz starał się o posadę profesora na UJ-cie, też nie otrzymał. Dlaczego? Bo profesorzy krakowscy też go nie chcieli. Nie chcieli. Chcieli swoich. Uważali, że on
niedostatecznie opanował język polski, by prowadzić akademickie wykłady. Pozostał mu Lwów. I z tym miastem, proszę Państwa, związał się w 1873 roku na lat 45 w Lwowie, daleko. Zakład imponujący, był sekretarzem, był kustoszem, pensję mu dano 720 franków, możliwość habilitacji na Uniwersytecie Jana Kazimierza, a po habilitacji podwyżkę o 300 franków. Kęczyński, chociaż zasłużony jako dyrektor, nigdy nie prosił o podwyżkę pensji. Swą pracę w Ossolineum traktował jako służbę narodowi polskiemu. Ale inni pamiętali, że należy mu się godziwe wynagrodzenie. To jest sztuka rządzących, by doceniali swoich podwładnych, by dostrzegali ich trud, pracę, poświęcenie, działalność i nagradzali odpowiednio. Był kustoszem, a potem po śmierci Augusta Bielowskiego, proszę Państwa, otrzymał jego posadę, dyrektorstwo. Mogli kuratorzy Ossolineum wybrać kogoś innego. Dlaczego wybrali Kęczyńskiego? Sumienny, pracowity, świetny historyk, znawca literatury, doceniający pracę także innych. Już miał za sobą kilka publikacji naukowych, ale tu w Ossolineum pracował nad dziełem znakomitym, nad wydaniem źródeł średniowiecznych w serii Monumenta Polonia Historica, czyli dziejowe, pomniki dziejowe Polski. Potem był twórcą dyscypliny naukowo-dyplomatyka, czyli krytyka dokumentów. Kęczyński był podejrzliwy, że każdy dokument może być sfałszowany. Tak, proszę Państwa, Kazimierz Wielki wydał 1200 przywilejów. Kęczyński dowiódł, że przywileje Kazimierza i następców niektóre były fałszowane przez innych właścicieli ziemskich. Czy rycerstwo, czy mieszczanina, czy duchownego. Każdy fałszował dokumenty. On był zbyt podejrzliwy, nie dowierzał, a więc wytyczył kryteria prawdziwości dokumentu. I one pozostały do dziś aktualne. Nie zapomniał o swojej małej ojczyźnie. W 1872 roku ukazała się jego książka Piękna o Mazurach. Proszę Państwa, to jest znakomita charakterystyka Mazurów, mieszkańców i krainy Mazur. Są Mazury garbate, są piaszczyste, są lesiste, są bogate i są biedne. Pokazują, jaka jest tradycja, obyczaje, jakie są nazwiska, jakie jest osadnictwo mazurskie. A potem napisał książkę o ludności polskiej w Prusiach niegdyś krzyżackich. Dzieło życia prawie. Pokazywał osadnictwo polskie pod władzą zakonu i księcia Albrechta. Mówił, że Polacy na tych ziemiach pojawili się w XIV wieku. Po pokoju toruńskim rozwinęło się osadnictwo, zwłaszcza osadnictwo po pokoju w traktacie krakowskim 1525. Od tego momentu minie 500 lat w przyszłym roku. To jest początek Mazur. To jest osadnictwo na wielką skalę. Polski osadnik docierał aż nad Pregołę, pod Węgorzewo, za Kęczyn. Potem nastąpiło się cofnięcie osadnictwa. Ale ta książka, uznawana przez Maxa Tepena w naszych czasach,
poddawana była wątpliwości, że oto Kęczyński widzi za bardzo polski kraj. Notabene niektóre polskie stowarzyszenia w naszych czasach też podważały Kęczyńskiego dokonania. Okazało się, że to, co wyczytał w dokumentach archiwalnych gdańskich, chełmińskich, szlacheckich, królewieckich, frąborskich, było słuszne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że może czasami w niektórych miejscowościach za bardzo dużo widział Polaków. No ale dzisiaj mamy do pomocy językoznawców, to toponastykę i inne rzeczy. Ale w nazewnictwach wsi, nawet rzek, w imionach i nazwiskach tej ludności dowodził, że są polskiego pochodzenia. Nie ulegało wątpliwości. Nauka niemiecka mu przyznała. Mówił, że zakon nie ciemiężył ludności. Bo kto chciałby ciemiężyć dobrego podatnika? Co ma z podatnika skazanego? Podatnik musi płacić podatki. A więc dowodził. I jeszcze, proszę Państwa, kierował biblioteką. Zbiory powiększyły się kilkakrotnie. 300 tysięcy tomów pozostawił Kęczyński, a rozpoczynał kilkadziesiąt. Dzięki niemu mamy archiwalia mniszchów, lubomirskich, Sapiehów, rękopisy Mickiewicza, Kraszeckiego, Konopnickie, Słowackiego i innych. Widział bibliotekę jako instytucję kultury i nauki, bo przecież jeszcze miał Muzeum Lubomirskich, organizował wystawy. Miał bogate numizmatykę, zbiory starożytności i uzbrojenia. Nie krył tego w magazynach. Pokazywał na wystawach, bo to świadczyło o wielkiej historii Rzeczpospolitej Szlacheckiej. On był u źródeł polskich czasopism, które po dzień dzisiejszy się ukazują, Przeglądu Historycznego, Pamiętnika Literackiego, Elementarza Polskiego, fundował stypendium dla Władysława Bełzy, poety. A znamy Bełzę? Z jakiego wierszyka? Nasze pokolenie uczyło się. Kim ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój? Orzeł biały. No tak, to spod ręki Kęczyńskiego i jego uczniów wychodziło. Kustosz biblioteczny. Pracował od 9 do 14. Dzisiaj niemożliwe, panie dyrektor, tak? Niemożliwe. Ale nie znaczy, że jego praca się kończyła. On miał być wśród społeczeństwa. On miał pisać, tworzyć, spotykać się, wygłaszać odczyty, gromadzić książki i ratować zabytki. Bez Kęczyńskiego nie byłoby ratowane zabytki Żółkwi, Stryja, Chocimia, Lwowa. Był konserwatorem zabytków. Wiedział, co znaczy ratowanie zabytków. Bez Kęczyńskiego nie mielibyśmy prasy wschodniopruskiej i licznych książek, wydawnictw. A przysyłano do Lwowa wydawnictwa i z Moskwy, z Petersburga i Carycyna, Berlina, Wrocławia, z Paryża. To Kęczyński zainicjował zbiór pamiętników polskich emigrantów z Ameryki. Spisywali i przesyłali do Lwowa. Emigrantów z Niemiec, Mazurów, Wielkopolańków, Ślązaków, Warmiaków i naszej prasy wschodniopruskiej. A więc stało się autorytetem. Kochał swój kraj, odwiedzał go, pisał reportaże. Taki piękny reportaż o rejsie statkiem po Mazurskich jeziorach. Pisał do Polaków, odkrywajcie ten kraj, odwiedzajcie ten kraj
I oto, proszę Państwa, w ślad za Kęczyńskim, przyjeżdżali na Mazury, opisywali tę ziemię polscy dziennikarze, polscy podróżnicy. Stanisław Kłobukowski, profesor Uniwersytetu Wileńskiego Alfons Parczewski, Gąsiorowski z Petersburga, dziennikarz warszawski Józef Koenig, lekarz wrocławski Mikulicz Radecki. I tak mógłbym wymieniać, proszę Państwa, Oskar Kolberg, Grzegorz Smulski czy Orłowicz. Szli śladami tej małej książeczki o Mazurach i tej wielkiej ludności polskiej niegdyś w Prusiach Krzyżackich. Pokazywał urokliwość tej ziemi, Mikołajki, Ryn, jeziora, polskie wioski, schludność, otwartość mieszkańców. No także nadużywanie tego, co nie powinni nadużywać, gorzałki. Nie szczędził. Zbierał folklor, tradycji, obyczajowości, w folklorze, w legendach, w bajkach, opowiadaniach tkwił sedno Mazur. Sedno Mazur. Mazurzy marzyli o złotych górach. Mazurka dziewczyna marzyła o mężu dobrym. Za kogo wyjść za mąż? Za krawca? Nie, bo bije. Szewc przeklina i pije. Stolarz brutalny. Rolnik? Nie, bo jest ciągle zmęczony i śpi. To za kogo wyjść za mąż? Za młynarza. Koło Młyński obraca się, mąka się sypie, tolarki razem z nią, a ona jest panią nad wszystkim. A młynarz spolegliwy może być stary, zaawansowany. Stary też dobrze, bo umrze, a scheda dla niej pozostanie. No właśnie, to jest ten Kęczyński, który pokazuje tych ludzi, pokazuje też walkę o język polski. Jak pięknie opisał Sztynort. Pokażmy w owych szkicach mazurskich innego Kęczyńskiego. On nie był antyniemiecki. On nie mówi, że nauka języka niemieckiego prowadzi do germanizacji. Nauka języka państwa, w którym żyjesz, no musisz znać. Ale to nie znaczy, że wytraciłeś swą polską tożsamość. On odzyskał, podczas gdy inni wyrzekali się polskości i tracili ten język polski. Taki był Kęczyński. Był autorytetem. Był autorytetem już na koniec, bo pani dyrektor pokazuje mi, że mam kończyć. Powiem wam jeszcze coś. Był autorytetem w dziedzinie organizacji, wspierania organizacji młodzieżowych. Tworzył się polski skauting we Lwowie, czyli harcerstwo. Organizacje sokole, gimnastyczne, które przysposobiały młodych ludzi do walki o przyszłą niepodległą Polskę. Znakomicie wiedział, co to jest sport. We Lwowie była szermierka, był boks, rodziła się polska piłka nożna, a w Warszawie jeździectwo. Klub Legia. A pogoń lwowska w okresie międzywojennym sięgała po mistrzostwo Polski. No i miał jeszcze rodzinę. Kiedy przyjechał do Lwowa, otrzymał mieszkanie trzypokojowe. Po śmierci Bielowskiego przejął mieszkanie sześciopokojowe, ale rodziły się dzieci. Żona nie pracowała, więc mąż musiał utrzymać. Z najstarszego syna Stanisława był zadowolony, zdolny, posłuszny, dobry gimnazjalista. Poszedł w jego ślady, został historykiem, ale w Warszawie. Syn Władysław zmarł w młodym wieku. Rodzice przeżywali śmierć, bo był zdolnym, chyba najzdolniejszym z nich wszystkich. Umarł. Syn Tadeusz, no, proszę Państwa, był lekkoduch. Uczeń kiepski. Gdzie mu znaleźć pracę? W
majątka zarządzany przez Ossolineum i oto okazał się, że jest smykałką znakomitą. Świetnie władał lasami, polami. W 1916 roku w armii austriackiej zachorował na płuca i zmarł. Miał jeszcze córkę Edwigę. Oj, nieszczęśliwe małżeństwo za jakiegoś geodety z Olkusza. I się okazało, że niedobre małżeństwo. Bo mąż, karciarz, przegrywał, zadłużał się i kto spłacał długi? Do kogo córka się zwracała? No do ojca. No ojciec miał dość takiego życia. Ale oto w czasie I wojny światowej, kiedy inni uciekali przed wojskami carskimi, on nie opuścił Lwowa, pilnował zbiorów i pozostał w Lwowie do końca wojny. Był świadkiem, jak rozsypuje się monarchia austro-węgierska, jak kończy się carat. Był świadkiem powstawania legionów, kiedy młodzi Polacy poszli do wojska u boku Austrii, by walczyć o niepodległość ojczyzny. Był świadkiem narodzin polskiego ruchu politycznego, ludowego, robotniczego, narodowego, ale tylko po to, żeby odzyskać niepodległość. On całą swoją pracą zbudował tożsamość Polaków, gromadząc literaturę, dokumenty, budował także tożsamość Węgrów, Słowaków, Rusinów i Litwinów, bo we Lwowie były te dokumenty. Marzył, by przejść na emeryturę, miał lat 80. Po śmierci żony był samotnym człowiekiem. Zmienił mieszkanko na małe. Uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Wydawało się, że przetrzyma chorobę. Nie przetrzymał. Umierał w boleściach, w otoczeniu lwowskich bibliotekarzy. 15 stycznia 1918 roku szedł z tego świata. Nie doczekał się niepodległości. O tą niepodległość walczył, pomagając powstańcom styczniowym. Siedział w więzieniu i walczył tak, jak potrafił najlepiej. Piórem, umysłem i głową. Bo to jest ważniejsza walka niż walka karabinem, bo trwała. Bez Kęczyńskiego nie mielibyśmy pamiątek narodowych. Pamiętajcie Państwo, we Wrocławiu nie powstałaby galeria obrazów, ani tak zasobna biblioteka Ossolineum czy wydawnictwo. Stworzył nowoczesną instytucję kultury, biblioteka, muzeum, wydawnictwo, wszystko w jednym miejscu i nauka też. Pamiętano o nim, był jeszcze poetą, tak pięknie pisał o Kętrzynie, o kościele świętego Jerzego, o tej ogubrze pięknie i jeszcze przepiękny wiersz o świętolipskiej Madonnie, przepiękny, on ewangelik. Był w Świętej Lipce, zauroczył się tą miejscowością i napisał wiersz o Madonnie. Pisał w języku niemieckim, no bo taki już miał dar pisania w tym języku. Proszę Państwa, szanowano go we Lwowie, pochowano i Wy go szanujecie po dzień dzisiejszy. Odwiedzacie cmentarz na Łyczakowie, jest piękny nagrobek. Ufundowany przez miasto Kęczyn. Muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. W 2008 roku Kęczyn ufundował piękny piaskowy nagrobek. Nie wiedzieliśmy, że gdzieś dalej, w Rumowisku, leży oryginalna tablica z nagrobku Kęczyńskiego. Po latach warszawscy konserwatorzy, przeszukując to Rumowisko, odnaleźli tablicę. W
Wincentyna i Wojciech Kętrzyńscy. Więc tablica ta wróciła na swoje miejsce na mogile. Napis pozostał Kętrzyński, tak jak w 2008 roku, a medalion, wiecie, gdzie jest medalion? W Ossolineum. W 2018 roku wmurowany w mury tej zacnej placówki wrocławskiej dzisiaj i pracownia rękopisów nosi nazwę Wojciecha Kętrzyńskiego. Dar Kętrzyna, podobizna Wojciecha, z lwowskiego cmentarza dzisiaj jest w murach Ossolineum we Wrocławiu. To jest piękny dar. Każdy, który odwiedza to miasto i tą czytelnię, będzie wiedział, co to, gdzie jest Kętrzyn. Jeżeli nie wie, to sobie poszuka na mapie, proszę Państwa. Wprawdzie muszę na końcu powiedzieć, że Kętrzyński nie chciałby, by wasze miasto nazywało Kętrzynem. Nie chciałby. Raścibórz, Rastenborg do przyjęcia. Szkoda, że nie mieliśmy tyle świadomości i tyle odwagi, by przywrócić te stare nazwy. Że Lec niech będzie Lecem Giżyckiem, Warczewo niech będzie Wartemborkiem, Sądzborg niech będzie Sądzborgiem Niemrągowym, a Rastenborg niech będzie nie Kętrzynem, a Rastenborgiem. Dzisiaj jesteśmy już 80 lat po wojnie. Przyszliście Państwo do zniszczonego Kętrzyna. Zbudowaliście swój Kętrzyn, swoje miasto. Ono jest coraz bardziej piękne. Mówię Wam, gdy odwiedzam Kętrzyn po jakim okresie czasu. Chodzicie po tych ulicach i nie dostrzegacie zmian. Ale kto po roku czasu przyjeżdża, to te zmiany widzi. Lepiej z oddalej, z jakiej perspektywy czasu dostrzegać. I trzeba być dumnym, że się mieszka w Kętrzynie, że wiele kętrzyniaków rozproszyło się po świecie, czasami tu wraca i będzie wracał, bo tu są już wasze i nasze mogiły. Każdego listopada nie będziecie jeździć po świecie, będziecie tu wracać, bo tu są wasi rodzice, matka, ojciec, dziadkowie. W Kętrzynie, na cmentarzach, wyście zbudowali nowe miasto i nikt już tego nazwy tego miasta nie będzie zmieniał, bo nie ma potrzeby. Jesteście już nowymi Mazurami, nowymi Mazurami, mieszkańcami tej krainy. Wiele włożyliście pracy, budowanie tożsamości dla tego miasta. Cieszę się, że jest ławeczka z Kętrzyńskim, że było odwagę, żeby tą ławeczkę postawić, że jest Muzeum Biblioteka Kętrzyński, że jest ten piękny zamek, to odbywają się spotkania, że Kętrzyn ma swoiste środowisko, bardzo patriotyczne, przywiązane do przeszłości, tej obecnej, tej kresowej, że wytworzyło swoje środowisko, ma swoją pamięć, ma swój lokalny patriotyzm. A skoro już jesteście lokalnymi patriotami, no to już jest wielkie osiągnięcie. Kibucujecie granicy Kętrzyn? Wygrywa czy przegrywa? Obojętnie, ale trzeba być patriotą lokalnym. Dziękuję.